Sponsorem programu jest Maiki Sushi. Sushi Bar w centrum Kutna, plac Piłsudskiego 13. Dzień dobry, Aleksandra Zielińska. Zapraszam Państwa na podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia. Telewizja Kutno włącza się w Kutnowskie Dni Seniora. Specjalnie dla Państwa w telewizji emitowane będą spektakle. Pierwszy już 15 października o godzinie 18 o Żenek. W późniejszym czasie będzie również Mieszczanin Szlachcicem oraz Damy i Huzary. 5 listopada w telewizji emitowane będą warsztaty rękodzieła. Na seniorów czeka również wiele zajęć i konkursów. Szanowni seniorzy, chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do udziału w przygotowanych przez Urząd Miasta we współpracy z instytucjami kultury i ze stowarzyszeniami Dniami Seniora. No niestety nie spotkamy się tak jak w latach ubiegłych na koncertach, nie spotkamy się na salach balowych, ale to pewne minimum ograniczony zakres spróbujemy zrealizować. Po pierwsze zapraszam Państwa do udziału w konkursach literackich organizowanych przez Miejską Bibliotekę. Konkursy mają charakter wspomnieniowy, a również i aktualny, w związku z tym ci, którzy mają pociąg do pióra, będą mogli spróbować przygody z literaturą. Zapraszam również tych, którzy fotografują, dla których fotografia jest pasją, do zaprezentowania swoich zdjęć sprzed laty z tymi aktualnymi i to jest konkurs organizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Zapraszamy do kutnowskiego akwaparku na zajęcia adresowane właśnie specjalnie do seniorów, również na spacery z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, spacery po naszym mieście, aby jeszcze raz zajrzeć do tych najbardziej znanych, zabytkowych punktów miasta. Zapraszamy również na rajd rowerowy po mieście. Dom Kultury przygotował dla Państwa także szereg propozycji związanych między innymi z kuchnią. Szereg informacji znajdą Państwo w lokalnych mediach, na portalach społecznościowych. Zatem wszystkich Państwa jeszcze raz serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że w trochę innej formule, bardziej na świeżym powietrzu, Państwo wspólnie z nami te Dni Seniora spędzą po to, abyśmy mogli stwierdzić, że mimo wszystko próbujemy, mimo wszystko chcemy być razem. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Policjanci z Żychlińskiego Komisariatu zatrzymali 26-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna włamał się do pomieszczeń motelu w Pleckiej Dąbrowie, skąd ukradł telefon, powerbank i pieniądze. Za ten czyn grozi kara do 10 lat więzienia. Sąd aresztował podejrzanego na 2 miesiące. Sukcesem zakończyły się działania kutnowskich policjantów, którzy od kilku tygodni pracowali nad sprawą oszustw metodą na policjanta. Mundurowi tym razem zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 15 do 27 lat. Sprawcy działali na terenie miasta Kutna. Wpadli, gdy przyjechali po odbiór pieniędzy. 3 starszych podejrzanych trafiło do aresztu. Nieletnim zajmie się sąd rodzinny. Policjanci odzyskali część wyłudzonych pieniędzy. Będzie remont drogi Kutno-Antonie w Witonia. Wójt gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała ze starostą powiatu kutnowskiego Danielem Kowalikiem umowę o udzielenie dotacji celowej dla powiatu kutnowskiego. W nocy z dnia 12 na 13 października od godziny 22 do 6 zamknięty będzie ruch w obrębie wiaduktu PKP, skrzyżowanie ulic Warszawskie Przedmieście oraz Józefów w Kutnie. 13 października około godziny 2 w nocy doszło do bardzo groźnego pożaru w Kutnie przy ulicy Kolumba. Zadysponowano kilka jednostek straży pożarnej z całego regionu. Pożar objął górną kondygnację budynku oraz dach. Strażacy udział w akcji brali w specjalnych aparatach powietrznych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 14 października do groźnej sytuacji doszło na ulicy Sienkiewicza w Kutnie. Drzewo wyrwane z korzeniami runęło na zaparkowane samochody osobowe. Z okazji Dnia Edukacji mieszkańcy Kutna opowiedzieli nam, jak wspominają szkolne lata, czego uczył ich ulubiony nauczyciel i przytaczają zabawne historie związane ze szkołą. Jak wspomina Pani czasy swojej szkoły?
Ale szkoły podstawowej czy średniej? Jakie najbardziej, pani? Ogólne. Wspomnienia zawsze łączę z podstawową szkołą. Mieliśmy wspaniałą wychowawczynią, pani Danuta Fidrych, która zaszczepiła mi właśnie podróże. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej wyjeżdżałyśmy co roku. Dawno o tym nie myślałem, to nie wiem, co tu można wspominać o latach szkolnych. No, różnie było i dobrze, i różnie było, jak to się mówi. Bardzo dobrze. To były najlepsze czasy, jakie mogłam przeżyć. Bardzo miło. A bardzo dobrze? O, to już pani, że panią to minęło 60 lat. Bardzo długo. No ale ile? To tak dawno już było, że już człowiek zapomniał jakby. Jak każdą szkołę. Czyli tak, koledzy najfajniejsi, że się spotyka, ale szkoła trochę taka. Jak wspominam czasy szkolne? Na pewno są to miłe wspomnienia. Czy miał pan swojego ulubionego nauczyciela? Czego uczył? Polonistkę. No tak, nauczycielkę polonistkę. No matematyki podobnie jak ja później. Matematyki. Z podstawówki pamiętam ją najlepiej. Języka polskiego. Pani wychowawczyni, to była nasza wychowawczyni, właśnie pani Danuta. I byłyśmy pierwszą jej klasą po skończonych studiach pedagogicznych. I po prostu zajęła się tak, jak swoimi dziećmi po prostu. I my bardzo ją lubiłyśmy, ona nas. To był pedagog z prawdziwego zdarzenia. Mój ulubiony nauczyciel był dyrektorem szkoły w Gołębiewku, pan Wiktorek, uczył geografii. A ja wszystkich miałam ulubionych. To była pani Zofia Kucharska, polonistka, szkoła numer 6 w Wąkoszynie. Wspaniała. No, wiedza ogromna, wspaniale przekazywała informacje i to chyba najbardziej mi tak utkwiło. Czy pamięta pan jakąś zabawną historyjkę z czasów szkolnych? No były takie, że się na przykład do dyrektora kluczami, który miał gabinet, zamykał, po rączkach się dawało. Takie kara była, bo linijki to pękały, bo były wtedy drewniane. No, wychowawczyni pojechała do kolegi, bo wagarował i powiedziała, że przyszli rodzicom. Powiedział, że rodziców nie ma, ale ja jestem, nie? Druga osoba, która najwięcej nieobecności miała w szkole, nie? Wagary. No, na pewno chyba to była pierwsza, jak uczyliśmy się pisać alfabet i literka A, wiadomo, że A, i pani przynosiła jakiś przedmiot do danej literki i przyniosła nawet na lekcję pieska, którego nazwaliśmy As. I to była druga literka, troszeczkę dalsza w alfabecie, ale pierwsza zrobiła wrażenie, że zapamiętaliśmy A od Asa. To były lata 60., także wiele było takich. No, tych historiek jest dużo, no ale tego ad hoc takiego ciekawego nie powiem. Kutnowski Dom Kultury zaprasza na rodzinne niedziele Skadek. 18 października czeka na państwa poranek muzyczny od godziny 11. 14 października około południa doszło do makabrycznego odkrycia. W jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego w Głogowcu znaleziono dwóch nieprzytomnych mężczyzn. Okazało się, że jeden z nich nie żyje, drugi zmarł w szpitalu. Na chwilę obecną policja i prokuratura nie komentuje sprawy. W dniu dzisiejszym o godzinie 12.27 przyjęliśmy zgłoszenie do około 45-letniego mężczyzny powieszonego w miejscowości Głogowiec. Na miejsce natychmiast zadysponowano zespół ratownictwa medycznego. Po dotarciu na miejsce zespołu okazało się, że w miejscu wezwania ujawniono ciało 50-letniego mężczyzny. Niestety jego obrażenia uniemożliwiały przeżycie, w związku z czym odstąpiono od dalszych czynności medycznych. 45-letniego mężczyznę natomiast przewieziono w stanie ciężkim do Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie. Projekt Dzieje Kutna Online dobiega końca. Nowy portal muzeum ruszy już 30 października 2020 roku. 15 października odbyła się konferencja prasowa mówiąca o projekcie Dzieje Kutna Online. Co oferuje portal mieszkańcom Kutna i nie tylko? W zasadzie wszystko, czego potrzebuje miłośnik historii Kutna, począwszy od artykułów, materiałów, prezentacji multimedialnych, filmów, źródeł. W zasadzie możliwości są nieograniczone.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym portalem internetowym Muzeum Regionalnego w Kutnie – Dzieje Kutna Online. Nowy portal poświęcony będzie popularyzowaniu dziejów Kutna, w tym kultury polskiej w czasach saskich. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Planowane uruchomienie portalu nastąpi na początku listopada 2020 roku. Czy pojawienie się muzeum online to znak czasów epidemii, czy chęć pokazania muzeum szerszej publiczności? Znaczy, odpowiedź jest jednoznaczna, jedno i drugie na pewno, bo o nowej stronie myśleliśmy już od 2 lat, a że w tym roku nadarzyła się taka okazja, grant ministerstwa, więc go wykorzystaliśmy. Natomiast wszyscy widzimy, co się dzieje w Polsce, tak, na świecie, więc jakby to jedno i drugie w tym momencie się złożyło. Dzisiaj spotykamy się, żeby przedstawić Państwu założenia całego projektu nowej strony Kutno Online. Ja bym chciał tylko dodać, że ten portal, ta strona powstała dzięki uzyskaniu dofinansowania z pieniędzy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa w ramach projektu Kultura w sieci, a to było w ramach tarczy antykryzysowej, akurat tutaj dla strefy kultury. Także chciałbym również dodać, że autorami tego, merytorycznymi tego projektu był właśnie pan dr Jacek Saranowicz i pan dr Piotr Stasiak. Myślę, że ta historia Kutna będzie tutaj pokazana w sposób taki ciekawy, prosty, zachęcający, tak, do tego, aby, bo celem tego projektu jest to, żeby zachęcić do poznawania historii Kutna, ale przede wszystkim, no nie ukrywamy, że poprzez ten portal chcemy zachęcić do zwiedzania całego kompleksu, tak, i zainteresować tą historią. Na portalu będą informacje jakieś tam, natomiast no, pogłębić informacje będzie trzeba, czyli na przykład obejrzymy sobie prezentację multimedialną dotyczącą Napoleona w Kutnie, ale w muzeum, w takim miejscu jak Łącznik Francuski, tak, tutaj mamy niesamowite zbiory Andrzeja Nieuważnego, sobie zobaczymy oryginalny dokument, który muzeum kupiło, słynny 43 rozkaz z Wielkiej Armii Napoleońskiej z 1806 roku, który Napoleon wydał w Kutnie, właśnie w Pałacu Gierałty, w kutnowskim pałacu, co prawda nie saskim, ale właścicieli, ale będziemy go mieli na ekspozycji. Także to w jakiś sposób, no, mamy nadzieję, że przyciągnie też jakby turystów, tak, w jakiś sposób. Tak. W szpitalu samorządowym w Kutnie odbywają się aktualnie szkolenia z empatii dla pracowników szpitala. Nawet 200 pracowników zostanie przeszkolonych. Obecnie misja naszego szpitala brzmi: pacjent naszym pracodawcom. Proszę Państwa, jest to bardzo głębokie, jak się zastanowimy i pomyślimy nad tym, głęboka treść. Między innymi w oparciu o tą misję w dniu dzisiejszym odbywa się szkolenie z zakresu jakości usług medycznych w zakresie empatii w stosunku do pacjentów, empatii w stosunku do naszych klientów. Właśnie to szkolenie się w tej chwili odbywa w sali edukacyjnej. Czy szpital planuje jeszcze jakieś szkolenia? Tak, proszę Państwa, to jest pierwsze, to jest, wczoraj było pierwsze szkolenie, dzisiaj jest drugie i jeszcze będą 3 szkolenia. Z jakiego zakresu? Z tego samego zakresu. Chodzi o to, żebyśmy przeszkolili jak największy zakres naszych pracowników, tak? Planowaliśmy, że to będzie przeszkolone około 200 pracowników. No i mam nadzieję, że taką liczbą to szkolenie się zakończy, aczkolwiek no, w okresie pandemii trochę frekwencja nie do końca jest taka pełna. Co było powodem stworzenia szkoleń dla pracowników? Powodem stworzenia tych szkoleń było i jest to, aby w kontakcie z pacjentem, ten kontakt z pacjentem był jak najbardziej korzystny dla jednej i drugiej strony. I dla pacjenta, żeby miał poczucie troski wykazywanej jego opieką, jak również i dla pracowników, żeby pracownicy nie musieli się denerwować,
no i niepotrzebnie tracić energię na rzeczy, na które tej energii nie muszą tracić. Energię muszą tracić na właściwe rzeczy. Przez weekend trwają Mistrzostwa Polski w Lidze Showdown dla osób niewidomych i niedowidzących. Dni seniora cały czas trwają. Zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami. Koronawirus w Kutnie. Aktualne obostrzenia oraz raport zakażeń przedstawi Państwu Gerard. Lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godzinach 6 do 21. Zajęty może być co drugi stolik. Po godzinie 21 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos. Ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym. Zajętych może być 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc. Od 19 października ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach, maks 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej. W uroczystościach religijnych może uczestniczyć maks 1 osoba na 4 m². W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maks 25 osób. W szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe. Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności. W wydarzeniach kulturalnych maks 25% miejsc zajętych przez publiczność. Zawieszona działalność basenów, akwaparków i siłowni. Dbajmy o siebie i przestrzegajmy zasad reżimu sanitarnego. A teraz repertuar kin przedstawi Państwu Damian. Dzień dobry, Damian Neugebauer. Dzisiaj przedstawię Państwu repertuar kin. Zapraszamy do oglądania. W Kutnowskim Domu Kultury od 16 do 21 października będą grane filmy takie jak Trolle 2, Tarapaty 2, Skandal Ewenement Molesty i Greenland. W Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie Mulan, 25 lat niewinności, Tarapaty 2, Jak zostać gwiazdą. Natomiast w Kinie Górnik w Łęczycy Trolle 2, Pinokio, O czym marzą zwierzęta, Jak zostać gwiazdą, 25 lat niewinności, Pętla i Greenland. Miłego oglądania. Na dziś to wszystko. Zapraszamy za tydzień i zachęcamy do oglądania oferty programowej Telewizji Kutno.